Cześć, witaj. Idę do baru nagrać nagranie, bo spałem już. Generalnie miałem to zrobić wcześniej i powiedzieć ci o tym kilka godzin temu, ale chciało mi się spać, więc poszedłem spać i przyśnił mi się sen. I wiem tyle, że było to związane z YouTube'em, z nagrywaniem filmiku i obudziłem się po godzinie wyspany. Obudziłem się wyspany z takim stanem, że już nie zasnę, więc wziąłem statyw. Bar już się zamknął, więc mogę iść gościnnie nagrać materiał. Do dzieła. Jesteśmy w barze. Widzisz, bar już zgaszony. Słychać jeden dźwięk. Jest to dźwięk lodówek, słyszysz? Lodówki tworzą wielki szum i tworzą też dużo ciepła. To jest też taki absurd, że ciepło tworzą lodówki i strasznie się potrafią nagrzać. Więc jak pracujesz, wiesz, w lecie, gdzie masz na przykład 40 stopni w Krakowie i nagle pracujesz obok lodówek, to absurdalnie potrafi być bardzo gorąco właśnie przy lodówkach. Lepiej dlatego wejść zawsze do lodówki niż stać obok. No, jestem wysoki facet i się z łatwością nie mieszczę do lodówek, dlatego raczej nie wchodzę. No cóż, zapalam światło i nagrywam. Patrz, jakie zajebiste garni. Czyli dekoracja koktajlu. No, jakbyś to nazwał koktajlem typu rozbitek albo masakracja, no to czemu nie? To też może być super garni. To jest wszystko względne. Albo pałka. Albo naturalizm. Albo brzydota świata. Albo każdy kij ma dwa końce. Wow. Super. Czy nie tak szczerze to smakuje mi z jednego względu. Jest inny niż wszystko to, co piłem wcześniej do tej pory. I to jest piękne, że w tym zawodzie, jak i w każdym zawodzie, jak i w całym życiu, możesz ciągle być zaskakiwany. Ja to uwielbiam. Nie, naprawdę odważne połączenie. Po to jest rurka w koktajlach, aby nie mrozić sobie ust. Bo później masz efekt zamrożonej jamy. Nie mówcie, skąd wzięła się ta nazwa. Ale dużo łatwiej wypić całą zawartość, pijąc przez rurkę. I sprytny właściciel o tym wiedział. I dołożył każdemu rurkę gratis do koktajlu. Bo pierwsze rurki to był rarytas, no wiesz. Stwórz takie coś. Stwórz. Z czego to zrobisz? Weźmiesz plastik, będziesz tu wytapiał? Co jeszcze, jak masz rurki metalowe? W Ameryce Południowej są popularne. Tak piją, jak się to nazywa. Yerba mate. Właśnie przez metalowe rury. Kocham życie. Nie wiem, o czym mówiłem wcześniej, bo to była dla mnie uczta smaków i to takie coś super, bo nie wiedziałem, jak to smakuje. Pierwszy raz połączyłem te smaki. Czy nie miałem żadnych oczekiwań, o czym wcześniej mówiłem i zostałem zaskoczony pozytywnie, bo tak jak mówiłem wcześniej, inteligentny barman, inteligentny człowiek nie gotuje, wiesz, nie łączy składników, które nie pasują. Nie łączysz ziemi z sernikiem, bo zepsujesz sernik. Szkoda ci zepsuć sok grejpfrutowy,
No to nie łączysz go z... Nawet Blue Curaçao. Blue Curaçao ma tą tendencję, że sprawia, że koktajle nieraz wyglądają pięknie, bajecznie, niebiańsko, turkusowo, zielonkawo, oliwkowo, ale też może zrobić coś w stylu czarna plama. Bo jak dodasz niebieski z pomarańczem, również właśnie z takimi czerwonymi kolorami, to powstanie właśnie odcień czerni. Co w koktajlach nie jest zbyt tutaj mile widziane, bo czarny kolor kojarzy się podświadomie z trucizną. Widziałeś o tym? Ale tak jak mówiłem, spałem, śnił mi się YouTube, nagrywanie. Chciałem nagrać to wcześniej, ale chciałem się spać, wróciłem, wstałem, wziąłem tutaj pierwszą lepszą koszulę, moją firmową koszulę Angel Effect Bar, bo w niej w ogóle spałem. Ty też masz tak, że czasem piżama. W ogóle ja nie mam piżam, tylko wiesz, normalne koszulki, mam takie specjalne koszulki, w których śpię, ale też mam normalne, w których śpię, budzę się, później idę gdzieś, jak o tym zapomnę i też. I też jest okej. Okay. No później lądują do pralki. No i później znowu mogę je założyć. Rzadko prasuję, bo nie lubię prasować i według mnie to jest strata czasu. Ale, że dzisiaj moja siostra mnie zaskoczyła. Mam znacznie młodszą siostrę ode mnie. 20 lat nas dzielią. Wracam do domu. Już. Koniec spacerowania po klatce. Chodź. Idziemy. Zobacz. Chodźcie, to jest serko, tak? To są takie skrzydła. I ta pani, ona chroni tego, kto jest w środku zmarłego. A to są modlitwy. Pokaż, i jakie to są modlitwy? No takie jakieś malunki, nie wiadomo jakie. Serduszko. Serduszko z drzwiami, czyli że on ma dostęp do jakiejś tam krainy żywniane. To jest ta mumia. Tak. Ona jest zrobiona z gliny, owinięta bałdażem. Ty sama ją zrobiłaś? Tak, a to pani nam wycięła. Super, ale to fajnie wygląda. Jakby faktycznie ktoś tu leżał zmarły, jakiś malutki człowieczek. Wiem, no, ale my widzieliśmy tam prawdziwą mumię. Prawdziwą? Prawdziwą, ale dwie prawdziwe nawet mumie. Tylko, że szczęścia my nie używały. A co by zrobiła, jakby użyły? Bo zimy, które muszę czołgać do zewnątrz. Bez pozwolenia, od razu do domu. Powiedziała mi coś, co bardzo mi się spodobało, w sensie urzekło mnie. Otóż pani w klasie pytała ją, chodzi do pierwszej szkoły podstawowej, pani w klasie pytała ją, kim chciałaby zostać w przyszłości? I moja siostra wraz z swoją koleżanką powiedziała, że chciałaby zostać barmanką. Chciałaby zostać barmanką. I jak dla mnie to jest dowód na to, że dziecięca inteligencja, a wierzę w to, że dzieci są mega inteligentne, nie są zepsute przez społeczeństwo, przez całe kłamstwo, które nas otacza, tylko mają swój mózg i wierzą w to, co myślą. Później gdzieś to się zmienia, ale dziecko, moja kochana siostra powiedziała, że chciała być barmanką. I musiałem ci o tym powiedzieć, bo kiedyś zaczynając pracę za barem, no nie byłem zbyt pewny, czy to jest coś, co moi znajomi powiedzą, wow, ale fajnie, przybijam ci piątkę, w ogóle zazdroszczę. No nie byłem pewny, że tak będzie i wiedziałem, że tak nie będzie, bo tak nie było, bo dla wielu to jest taka normalna, zwyczajna praca, aczkolwiek jestem pewien dreszczyk, o barmaństwo, jesteś barmanem. Jest coś takiego, jest coś w tym takiego wow. W Polsce jest to takie wow, jesteś barmanem, wiesz, tutaj musisz znać milion rzeczy, wiesz, znać się na alkoholach, drinki, koktajle, wow. Wiesz, poznajesz dużo kobiet, masz takie rwanie, wiesz, codziennie inna. No i to są takie wizje, wiesz, jak ktoś myśli o czymś, w jakimś zawodzie, a jak jest naprawdę. Jeśli jesteś barmanem, to wiesz, jak jest naprawdę. Jeśli nie, to sprawdzisz pewnie w przyszłości, w najbliższym czasie. I zweryfikujesz to, każdy ma inaczej.
widzą mnie. O, jednak zapaliłem światło i trochę lepiej mnie widać, co? Co? Jak myślisz, lepiej czy nie? No to dobra. Dlaczego uważam, że moja siostra jest inteligentna? Dlatego, że chce zostać barmanką, a nie lekarzem? No bo to nie jest tak, że lekarze też to gorszy zawód czy coś. Z jednego powodu. Bo dziecko jeszcze nie czuje presji społeczeństwa. Dlatego dzieci często mówią: a kim chcesz zostać? A ja chcę zostać śmieciarzem. Podoba mi się taką, będę miał wielką śmieciarę, będę zabierał śmieci. Później dorastasz, tak? Mały Tomuś dorasta, który chciałby być kiedyś śmieciarzem i już nigdy nie powie, że chce zostać śmieciarzem. I przestanie marzyć o tym, żeby zostać śmieciarzem. Bo ten zawód śmierdzi dla innych, bo nie jest prestiżowy, bo żadna dziewczyna się z tobą nie umówi. A jakby tak było naprawdę, to czy śmieciarze mieliby, wiesz, kobiety, mieliby dzieci? No, nie byłoby opcji. Ale tak naprawdę ten zawód jest też ciekawy. Zawód śmieciarza może być inspirujący, może być zajebisty. Ja w ogóle szanuję ludzi, którzy robią to, co kochają, bo to kochają. Nie szanuję osoby, które robią coś, bo mówili sobie, że to jest fajne, bo inni tak uważają. One same myślą inaczej, na przykład same chciałyby być kimś innym, śmieciarzem, ale inni mówią, że zły zawód, zły, śmierdzi, zły, dla najgorszych, dla Meneli. I oni wierzą im. Sami wierząc, sami czując, że to jest coś, chcę być śmieciarzem. A na śmieciach możesz zarobić kokosy. Na śmieciach możesz zarobić więcej niż na takich zawodach, na przykład jak, nie wiem, jak prowadzić salon jubilerski. Możesz zarobić więcej kasy, zakładając firmę, która dba o właśnie śmieci, o takie śmierdzące tematy, o szamba. O, karetka jechała bez sygnału. Pozdrawiamy. Miłej pracy. Też to jest pewnie ciekawa praca, wiesz, jeździć karetką, światełku miga, możesz nagle włączyć sygnał i ciśniesz. Jesteś jak w Need for Speedzie. I to wiesz, bez żadnego mandatu. Możesz jeździć na czerwonym. Dlatego uwielbiam właśnie dzieci, bo są szczere i chcą robić to, co chcą. Jeśli dziecko, wiesz, chce malować, to maluje. Nie patrzy na to, o, dzieci, w sumie bardziej prestiżowe od malowania jest pływanie, to idę pływać. Jak dziecko nie ma ochoty pływać, to mówi: nie chce mi się pływać, wolę malować. Później, przez wychowanie, przez wpływ społeczeństwa, dorastając, zapominamy o własnym ja. Zapominamy o tym, o co my kochamy. Ja z natury jestem dosyć odważną osobą i taką mam osobowość. Jeśli chcę coś robić i wiem, że chcę to robić, to po prostu się buntuję, bo właśnie mam taką buntowniczą naturę i właśnie barmani ją posiadają, dlatego uwielbiam barmanów i to są super ludzie według mnie, bo mają właśnie tą odwagę do życia, do czerpania radości. To nie są osoby, które, wiesz, płyną przez życie jak jakaś, wiesz, rzucona w rzekę gałąź, tylko oni czerpią. Oni są rzeką, oni nadają nurt swojemu życiu. I to jest super według mnie. I według mnie tak powinno się żyć. Może ty masz inną opcję na życie? Szacun. Dlatego rób to, co kochasz. I ja na początku nie wiedziałem, że kocham być barmanem. Musiałem to sprawdzić. Nagle zainteresowałem się takimi filmikami na YouTubie, tylko w języku angielskim, wiesz, wyszukiwałem how to make mojito, how to make pina colada, wiesz, how to shake. Później zacząłem podziwiać ludzi, którzy właśnie tutaj pracują za barem i widziałem w tym zawodzie dużo plusów. Jeśli bym posłuchał opinii innych, opinii swoich rodziców, opinii swoich znajomych, opinii społeczeństwa, to raczej bym tu nie pracował. Raczej bym został koszykarzem, bo większość życia grałem w kosza, też kadra Polski, również jakieś mistrzostwa Polski młodzieżowych w tej rozgrywkach. Ale to nie było to do końca, co ja kochałem. To, wiesz, to było bardziej spełnianie wizji kogoś innego.
Oczywiście sport mi dał wiele tutaj łez radości. Nie wiem, kiedy ty płakałeś ze szczęścia. Ja dzięki właśnie w Macedonii na mistrzostwach Dywizji B wygraliśmy w ogóle mistrzostwa Europy z kadrą Polski i tam płakałem, tańczyłem ze szczęścia. Pamiętam ten autobus, jak wszyscy tutaj, cała drużyna śpiewała "To jest ten dzień, który dał nam Pan" i to tak, wiesz, na maksa. I ten obrazek pewnie zostanie mi w głowie do końca życia. Tak samo jak przegraliśmy mecz o finał, grając z Czarnymi Słupsk, rzut na jedną sekundę do końca z 9 metra przy remisie za 3. To są takie chwile, które tutaj zostają i one są bezcenne. I również tutaj, pracując za barem, tych chwil mam coraz więcej, tych wspomnień. Wiesz, często dostaję takie zapytania, jak to jest, ty masz fajnie, bo masz pasję w życiu, robisz to, co kochasz. Według mnie to jest tak proste, no. Podoba ci się na przykład gotowanie, tak? Jesteś tym zaciekawiony naturalnie. Kupujesz książki naturalnie, czytasz o tym. Dokształcasz się, wiesz, po szkole, po pracy, przed maturą, zamiast uczyć się do matury. Coś robisz, masz jakieś zainteresowanie. Jeśli oglądasz seriale, no to zastanów się nad tym. Jeśli na przykład czytasz, jak zostać stolarzem, jak zostać barmanem, to już znak, że to może być twoja genialna pasja. Że to jest to miejsce, gdzie się świetnie odnajdziesz. Bo ja wierzę, że nasz umysł pomaga ci wybrać tą drogę, która ci się spodoba. Na początku nie wiesz, że ona ci się tak bardzo spodoba, ale gdzieś czujesz to, że to może być coś fajnego, to może być to coś, co polubisz. Ja, wiesz, zacząłem od tych filmików, zacząłem od kupowania sprzętu barmańskiego, zacząłem, wiesz, pomału, aż nagle doszedłem do miejsca, gdzie, wiesz, mam już 30 różnych shakerów i kolekcjonuję w ogóle shakery, nie na zasadzie, że mam je na półce i, wiesz, odpicowuję cały czas, wiesz, dokupuję jakieś złote, nie złote, te. Po prostu prowadząc agencję barmańską, prowadząc szkołę barmańską, teraz tworząc ją pomału, mogę też robić to, co kocham, czyli na przykład zbierać sprzęt barmański. Uwielbiam sprzęt barmański i to też jest fajny sposób na sprawdzenie, czy to jest twoja pasja. Jeśli przykładowo chciałbyś być oficerem, oglądasz, wiesz, filmiki, jak być oficerem, kup sobie broń, na przykład ASG, czy nie wiem, czy tam możesz kupić broń bez licencji, chyba nie za bardzo, ale kup sobie jakieś akcesorium, nawet, wiesz, mundur i sprawdź, czy on ci się spodoba. Jeśli przyjdzie listonosz i o kuźwa, jaki dziadowski, wieśniacki mundur, nie chcę go mieć, no to znak, że to nie jest twoja pasja, to nie jest twoje flow. Ale jak nagle otworzysz paczkę i zobaczysz tam mundur, wow, ja muszę w nim spać, zaczynasz w nim spać. Śpisz nim i czujesz się, jakbyś był w niebie, w raju, wiesz. Wiesz, wszyscy ci mówią, o, ale masz, co ty, chodzisz w mundurze, 40 stopni, chodzisz w mundurze, a ty to kochasz, bo to jest twoja pasja i wyrażasz to, pokazujesz to światu właśnie przez to, że chodzisz w tym mundurze. Później kupujesz karabin, jesteś Rambo, strzelasz, wiesz, chodzisz na spotkania ASG, uczysz się o tym i w ten sposób jesteś genialnym, tutaj nie oficerem, no ale genialnym żołnierzem, później, wiesz, lecisz na misję do Iraku, patrzysz, jak jest w Iraku, to też są mega wspomnienia, tylko chodzi o tą pasję. Bo ja mógłbym być na przykład prawnikiem, ale to nie jest moja pasja, to mnie nie kręci. Każdy z nas ma wiele talentów. Tak jak mówiłem w innym nagraniu, barmaństwo nie musi być twoim dożywociem. Ja w swoim życiu sprawdzam wiele zawodów. Dzisiaj byłem przygodowo stolarzem, bo zamówiłem Angel Effect Bary do naszej akademii, do tej odsprzedaży również. Jeśli chciałbyś mieć takie stanowisko, to możesz do mnie pisać, może ci sprzedam, może nie, zobaczysz, czy to w ogóle dla ciebie. I ja dzisiaj pomagałem stolarzowi i czułem się jak stolarz, wiesz, deski. Wiertarka, szlifierka i też śmiałem się, że ten właśnie pan Waldemar. Nauczy mnie, jak to być stolarzem. To jest super zawód. Też mi się podoba, aczkolwiek trochę tam brakuje mi ludzi, że wiesz, drewno ty, to nie dla mnie. Ja wolę gdzieś kontakt z człowiekiem, poznawanie człowieka, odkrywanie świata właśnie przez inne spojrzenie na świat.